Hej, hej, tutaj są Wukarinka. Dzisiaj druga próba robienia mleczka z ziemniaków. A więc tak, wtedy raz prezentowałam, właśnie tak zrobiłam, tylko wtedy jeszcze nie miałam tego syropu, bez syropu klonowego. W naszych sklepach, bo się nie da kupić w naszej wiejskiej, dopiero musiałam jechać do miasta, poszukać. I tutaj jeszcze mam proszek migdałowy. Normalny migdał, normalnego migdała. Do maszynce, maszynka do kawy i go skruszyłam. I teraz tutaj mam proszek. Więc tak, to będzie. I jeszcze tutaj mamy cynamon. Cynamon. I tak, więc robimy. Zwykłe ziemniaczki. Cak. I cak. Jeszcze wody trochę potrzebuję. Musiałam tam iść nalać trochę wody, zapomniałam oczywiście o wodzie. A więc tak, tutaj mam ziemniaczki z wodą. Do tego teraz dolewamy jeszcze syrop klonowy. Jest bardzo słodki, więc nie za dużo. Dosypujemy trochę migdału skruszonego. Raczej zmielonego. Tak. I nasz cynamonik. A. Wszystko jest. To teraz przygotowany mikser. Lepiej będzie widać. Mamy już takie w miarę. Teraz tak, czy jeszcze są grudki. Ma fajną konsystencję. Bo to trzeba opcjonalnie. Wody dolewamy, syropu, tak żeby to miało taką dosyć fajną konsystencję. Wtedy mówiono, że z gazą to jeszcze robimy, że to trzeba odcedzić. Ale ja to ostatnio cedziłam, to tam niewiele z tego zostało, tylko i tak mi wyszedł właśnie taki braj, taki że niewiele to dało, więc teraz robimy bez. Dobre, ale jeszcze są grudki. Więc z powrotem. Musi być fajnie, dobrze wymieszane. Myślałam, jak tutaj tego tak mało jest, to będzie krótszy czas mieszania, ale widocznie myliłam się. Więc ponownie. Teraz powinno być dobrze, ale powiem, że pyszne teraz już jest ten syrop klonowy. Bardzo smaku dodaje. Że naprawdę dobrze smakuje. O, teraz jest taki bardziej ten. Skosztować.
Nawet dobry. Jeszcze trochę jakby tutaj wody dolać. Teraz to jest takie... Troszkę gęste, ale no, dobre. Gęste, tak. Ale dobre. Słodkie, fajne. No mi się wydaje czuć w tym te kartofle. Chyba tak nie. Tak dziwnie czuć. Ja bym tak nie czuła. Może jak ktoś nie lubi za bardzo ziemniaków, kartofli, no to może wtedy to wyczuje. Ale jak ja lubię akurat ziemniaki, kartofle, no to tego i tak no, nie. No tylko ja aż tak nie lubię, no, w postaci chipsów i frytek, jak już. A takie to nie. Dobre. Naprawdę mogę teraz polecić. Wtedy ostatnio to nie było takie dobre. Szło to pić, ale nie było, było takie bez smaku. A teraz fajnie słodkie i jak na alternatywę mleka, jak ktoś chce coś wypić, a ma laktozę czy coś, no to polecam. Jest pyszne. Więc tak, składniki wszystkie były wymienione. Jeszcze trochę mi tutaj zostało tego. Chyba, że czekaj, wyrzucam. Jeszcze zrobimy jedną próbę. Ponownie przelewam. Właśnie, a propos woda, dlaczego kranowa, jak tutaj mam? Będzie wtedy takie lecieć. No, jeszcze trochę tego migdału dosypujemy. Tak. Cynamon. Nie, nawet nie, bo było dosyć mocne cynamonowe. I jeszcze raz. Jak co tutaj nagrywam w domu rodziców, bo ja tutaj mieszkam, Stefan tutaj tylko jest gościem, on ma dom trochę dalej. Nie mieszkamy razem. No jest. Dobra. Jak ktoś lubi ziemniaki, to nie będzie czuć smaku ziemniaków. Najbardziej właśnie czuć fajny aromat migdału, a jeszcze bardziej cynamon, a ten syrop klonowy dodaje takiego słodkiego i bardzo aromatycznego smaku jeszcze własnego. Więc z syropem klonowym jak najbardziej polecam, bez syropu klonowego nie za bardzo. Oczywiście migdał najlepiej dodać, bo jest pyszne. Jest wszystko, jak to jest wszystko razem, te składniki, to naprawdę jest dobry efekt, dobry aromat, że mogę polecić. Jest taka konsystencja, no może nie mleka, inny kolor, ale może to nie musi, może to tak tylko nazywają mleko z ziemniaków, ale to nie musi wcale być mleko, a może raczej to nazwać napojem czy czymś takim. No, dobre. Chcesz też? Ja jest kosztuję. Nie do mnie. Nie? Nie. To dla kogo? Ja to czuję ten kartofel w nim. Czuję ten kartofel w nim, że tam coś... No idzie to pić, jakby był bardzo głodny, to może by kto i pił, ale nie. Nie, ale jak dla mnie, to dosyć takie...
dla mnie na plus, bo ja akurat lubię ziemniaki, to... Dla mnie na plus. Nawet niekiedy kupuję w sklepach te takie różne, te mleka takie kupne z soi czy z czegoś tam, to niekiedy nawet tego nie dało się tak dobrze pić jak właśnie to. Że naprawdę mogę, jak ktoś lubi ziemniaki, to mogę polecić. Już mamy na czasie? 10 minut. No to dobra. Nie czuję tak czasu, żeby nie było później za nudne albo coś, to już teraz tak. Mleczko zrobione, nawet wypaliło, udane, jak dla mnie mega. Dla kogoś innego najlepiej samemu skosztować, spróbować, nie jest to trudne. Wystarczy mieć tylko mikser, trochę cynamonu, trochę migdału, syrop klonowy i młynek do kawy, żeby rozkruszyć cynamono, ten tego całego migdała. Chyba, że są jakieś tam aromaty, proszki, nie wiem. Mówili właśnie, że mąka z tego migdału albo migdał rozkruszony, więc dostosowałam się i rozkruszyłam migdał, więc tak. I każdy może to sam zrobić i skosztować. Mało roboty, szybko gotowe. I więc tak. Trzymajcie się, bądźmy zdrowi. Arka.